Dzień dobry, dzień dobry kochani, odezwała się jedna z was, że nie było cygańskich dawno, a mnie jest tak miło, bo ja uwielbiam te karciochy, no i proszę państwa, proszę uprzejmie, zobaczymy co na najbliższe dni przygotowały dla nas karty cygańskie, proszę sobie usiąść wygodnie, nie krzyżować rączek nóżek. Możecie już zostawić łapeczkę dla mnie w górę. Kochani, raz, dwa, trzy. Karty przetasowane i zobaczymy, co w najbliższych dniach chcą nam przekazać karty cygańskie. Co się wydarzy? Kochani, ja jeszcze nie zdążyłam tego wyprasować. Dopiero przyszło w paczuszce i już jest, tak jak poznajecie, siedem czakr. Tak. Czerwona czakra, pomarańczowa, żółta, zielona, niebieska, fioletowa i porto. Wszystkie są. Aniołki. Moje kochana. Co tutaj chcą karty nam powiedzieć na dzień dobry? rozmyślanie, ale to nie nasze rozmyślanie. Słuchajcie, wyciągam od razu trzy, żeby wam powiedzieć, co czuję. Jaką macie sytuację w pracy? Spoko czy nie? Bo powiem wam, że tu może być różnie. Dlaczego? Może są u Was redukcje? Może jakieś kontrole? Co to znaczy? Możecie nawet sobie nie zdawać sprawy, że jesteście obserwowani. Może będą premie, może będą nagrody. Może trzeba stanowisko obdzielić i ktoś się zastanawia, co to dla Was dać? Czy Was, czy kogoś innego? Słuchajcie. Hmm. Ta druga osoba, jeżeli jest, albo macie taką wiedzę, to ona ma bardzo silne plecy i bardzo silne poparcie. Wiecie, że w dzisiejszych czasach, że tak brzydko powiem, plecy są bardzo, bardzo ważne, nie? No i szczęście. Jeszcze Wam coś powiem. Jeżeli czekacie na wynik jakiejś sprawy, Sądowej, rozwodowej, czy jakiejkolwiek urzędowej, to albo ta karta zwiastuje, że trzeba będzie się udać do tego urzędu, albo tam na przykład podejść coś, uzupełnić. Ale też mam takie wrażenie, kochani, że to było taka albo długo wyczekiwana wiadomość, Albo wiadomość, która Was zmusi do tak, na przykład do napisania, kochani, czy odwołania. Na pewno przyjdą wiadomości urzędowe. <laughs> Może zapomnieliście, słuchajcie, jakiegoś podatku zapłacić za grunt, czy coś w ten deseń, bo mam takie wrażenie, że oni się upomną. O, o telewizor i, i ten, jak to się mówi, radio od razu. Od razu, kochani, blokują wszystkie konta. Ale też ta pierwsza karta mnie martwi, bo ktoś obmyśla plan. Jakaś kobieta obmyśla plan, co tu zrobić. I słuchajcie, bądźcie ostrożni w tym tygodniu w pracy. Bo może ta kobieta się uśmiecha do Was w miejscu pracy, a robi Wam koło tyłeczka ślicznego, bo macie śliczne tyłeczki. No. Czasami, kochani, ten przekaz może być też dla mnie taki, że wejdzie na jaw. Wejdzie coś na jaw, że ktoś ma z kimś romans, że ktoś się z kimś spotyka po cichu. No, zostawimy to tak. Najpierw co w domku. I tak jak powiedziałam wam, karty idą łeb w łeb. Wiadomości, kochani, spodziewajcie się wiadomości, rachunków, coś dotyczące domu może wam będą ocieplać dom i nagle wam przyjdzie 200 zł więcej do czynszu wiem co mówię bo, bo tak właśnie wygląda w tym kraju spotkanie bądź wiadomość od serdecznej kobiety przyjaciółki, to jest siostra to jest przyjaciółka to jest y, ktoś dobry dla nas raczej młodsza osoba, nie starsza a młodsza, może będzie wam chciała doradzić, pomóc, przypilnować dzieci. Nie powie wam wszystkiego dla waszego dobra. Widzicie? Nie powie wam wszystkiego dla waszego dobra, ale kochani, tu jest też informacja dla was. Ten układ kart, kochani, mówi, że to Wy macie mieć buzię na kłódkę i nie opowiadać. Nie opowiadać o sobie nawet przyjaciołom, bo im się wymsknie, powtórzą dalej i pójdzie. Oczywiście, że Wy powiecie, tylko nie mów nikomu. I pójdzie w świat. Pójdzie w świat. Nie chcący, ale pójdzie. <laughs> Może też, kochani, przyjdzie do was właśnie wiadomość od tej osoby, że ktoś was oszukał, okłamał i, i po prostu dostaniecie takie informacje, że ktoś był nie fair wobec was. Wiecie, bardzo często jest wśród kobiet, to, to głównie obserwuję, że. Mm, jeżeli któraś ma chłopaka, wiedzie jej się lepiej, ma, lepiej zarabia, ma ładną figurę, to trzeba jej obrobić tyłeczek, trzeba się z niej ponabijać. Bardzo jest to nieładne wśród nas kobiet i obserwuję to wśród swoim środowisku też. Dlatego, jeżeli będziecie mądrzy w tym czasie, zostawcie pewne informacje dla siebie, czy się odchudzacie, czy się nie odchudzacie. Ja bym nie opowiadała dalej. Nie opowiadałbym, zostawcie dla siebie. Co w pracy? Mężczyzna może za Wami stanąć, bądź w miejscu pracy, przy pracy, koło pracy, w drodze do pracy, możecie poznać mężczyznę. Może się okazać Waszym przyjacielem na przyszłość. A może spotkacie dawno niewidzianego znajomego, bądź też osobę, którą dawno wyczekiwaliście, nagle się odezwie, tak? <laughs> Bardziej tutaj chodzi mi o męską stronę. Więc, panowie, może i tutaj jakiś dawny kumpel, przyjaciel się odezwać, tak? Słuchajcie, może ktoś w tym tygodniu mieć jakąś uroczystość i będziecie się na przykład zbierać, bo ktoś wychodzi za mąż, ktoś ma urodziny, tak? Jest tutaj takie przyjazne spotkanie, no, wychodzi nam tutaj ślub. Słuchajcie, może trzeba będzie komuś załatwić pracę, i tak mi przyszło do głowy że nagle odezwie się jakaś ciotka, która dawno dawno się nie odzywała, odzywa się tylko jak coś potrzebuje i ona by chciała swojego synusia do was do pracy wciągnąć. Zobaczcie. Kochani len i obibok. <śled> no, len i obibok, także jak nie chcecie sobie zrobić, wiecie, no. Opinii to o, ja bym się tak dwa razy zastanowiła, czy, czy, czy pomagać, dobra? No, czy pomagać w ogóle. Dostaniecie może też zaproszenie. Może wasz szef, koleżanka, kolega w miejscu pracy, może ma urodziny, może ma ślub. Może gdzieś się spotkacie poza miejscem pracy? Bardzo fajnie, kochani, bardzo fajnie spędzicie czas i radosne takie nowiny. Wydaje mi się, skarby, że niektórzy za swoje poświęcenie i za ten czas, trud, Dostaną na przykład karnet do spa, dostaną coś dodatkowego oprócz pieniędzy, które są normalnie jako wypłata, czy coś takiego, taki prezencik od firmy, od koleżanki czy coś takiego. Bardzo, ważny, bardzo ważne będzie, kochani, w tym tygodniu, żebyście uważały na osoby, które są w związku małżeńskim. Tak. Czyli na przykład pracujemy przy nas jest jakiś mężczyzna, wiemy, że on jest żonaty, a się do nas podwala, no to musimy uważać, bo to są takie nieczyste intencje. Jeżeli um, nie macie ochoty na, na tego typu romanse, to lepiej, kochani, zostawić to, jeżeli wam ktoś będzie obiecywać przyjaźń, że z wami będzie, to słuchajcie, ten układ mówi, że z Wami nie będzie, to nie róbcie sobie nadziei w tym tygodniu. No i skarbeczki. Hmm. Uwaga, co komu mówimy, pójdzie dalej, tak? Co nam karty chcą powiedzieć? Czas najwyższy na, na jakiś odpoczynek, kochani, na jakiś spokój. Ja mam takie wrażenie, że u Was się ostatnio dużo, dużo działo. Wiele z Was czeka na wiadomość, i te wiadomości, one przyjdą. Przyjdą i powiecie sobie: Mam to z głowy, tak? Mam to z głowy może czekacie na wiadomość od syna. Może czekacie na wiadomość od córki, od siostry. Te wiadomości przyjdą. Przyjdą, a przede wszystkim was uspokoją. Kochani, ten układ mówi, możecie sobie w coś zagrać. Skarbeczki, jakieś zdrapki, czy coś takiego. No jest to ta jakaś wygrana. Ja pamiętam, jak, <laughs> jak ostatnio było jakieś czytanie, co do nas tam dobrego idzie, czy coś takiego. było Nie wiem, co z kartami właśnie. Czy to u nas na, na Facebooku właśnie było, skarbeczki. I ja sobie um, wylosowałam kartę Totolotka i powiem Wam, że poszłam, kupiłam zdrabkę, w zasadzie dwie, i obie, obie miały po 5 zł wygranych. Niby dużo, tak? Ale Skarby Człowiek się cieszy jak małe dziecko. I tutaj, kochani, jest jakaś wygrana, są, jest jakaś nagroda dla Was. Mm, tak jak Wam powiedziałam, czy to będzie wygranie na przykład jakiegoś karnetu, może na Facebooku będzie jakiś konkurs, tak? Udostępnij, polub i tak dalej. I jest duża szansa, że właśnie Wy wygracie ten konkurs. Także fajnie, gratuluję. No, kochani, to. Um, Pamiętacie, co mówiłam o tych osobach w związkach małżeńskich? Może wam ktoś truć głowę, że się nie układa, że żona niedobra, mąż niedobry. Oni są zawsze niedobrzy. Ja bym w to, kochani, tak nie brnęła, tak. bo wiecie, te, te historie mogą być troszeczkę wymyślone połowę z tych rzeczy może się wcale nie wydarzyć, albo mogło się wcale nie wydarzyć, tak? Zobaczcie, kolejna karta, tutaj sobie grają, e, grają panowie w karty, e, coś tam pod, pod stołem, żebyście nie pożyczali pieniędzy w tym tygodniu, to nie jest dobry tydzień na pożyczanie pieniędzy, nie pożyczajcie też samochodu, skarpy, bo może być bam, czy coś takiego, no. Ach. Jeżeli by chciała do was rodzina przyjechać, to ja widzę, że wy nie chcecie. <laughs> nie teraz. Może na święta, nie? Słuchajcie, ci co planują na święta wyjazd, to powiem wam, że trzeba sprawdzić samochód, trzeba sprawdzić samochód, bo może być jakieś Ja bym powiedziała, nie wada ukryta, tylko nie wiem, może opony sprawdzić, kochani, coś, mm, coś takiego, dobrze, bo ogólnie nie macie złych kart, ale widzę, żeby po drodze, na przykład, żebyście nie musieli się zatrzymywać, tak, i na przykład nie zatankujecie, a potem okaże się, że nigdzie nie ma stacji benzynowej, tak? Także sprawdźcie, czy macie koło zapasowe i tak dalej. suma summarum <noise> się jąkał. suma summarum kończymy na dobrej karcie, na dwóch nawet bardzo dobrych kartach i słuchajcie, strach ma duże oczy w tym, w tym czasie troszeczkę będziecie nad, nadwrażliwi ale ja też taka jestem, nie martwcie się, czasami jest taki czas, że jesteśmy na, za bardzo, bo, bo dziecko bo tata, bo mama, bo praca bardziej czuję praca finanse, urzędy i będziemy tym się stresować, że... Um, ja bym powiedziała tak, nie stresujcie się aż na to, bo zobaczcie, może wam w tym tygodniu pomóc mężczyzna i tutaj mamy drugi raz mężczyznę, więc... Um, jeśli macie jakiegoś przyjaciela dobrego, tak, on wam chętnie pomoże. Znacie się, rodzina go zna, albo z domu go znacie, albo przychodzi do waszego domu. No i słuchajcie, moje single kochane, wy tutaj macie randkę w najbliższym czasie. Chciałam wam powiedzieć, że szykuje się tutaj spotkanie dla Was, albo już się będziecie umawiać na przykład. Listownie czy coś, i tu mamy osobę aż chorą z miłości, kochani, ale to jest osoba chętna, osoba wolna, nie żadna żonata. Także pamiętacie, co wam mówiłam? Z tych takich sobie zrezygnować, proszę, bo to nie są dla was osoby, tak? To nie są dla was osoby. Ja myślę, kochani, też, um, że te strachy. Na przykład, w miejscu pracy, tak, czy o pieniądze, czy o dzieci, mogą spowodować, że potem nie będziecie chcieli na tą randkę iść. Ale postawcie na to, może zaproście do domu, jeżeli znacie już, już długo tą osobę. Tak, dostaniecie fajny prezent od tej osoby, na pewno nie przyjdzie z pustą ręką, przyniesie fajną czekoladkę, przyniesie dobry humor i dołożymy do tej karty być może ta osoba kochani musi wyjechać do pracy gdzieś dalej. Być może pracuje, mieszka gdzieś dalej albo się umówicie na wyjazd na przykład na święta czy zaraz po świętach, czy na weekend gdzieś tutaj kochani i wy nie będziecie za to płacić. Bardzo ładnie się karty pokaza pokazały. Do części z was mam Mam też przekaz taki, że odezwie się dziecko, tak? Czyli na przykład do mamusi zadzwoni synuś czy, czy córeczka i, i będziecie omawiać jakieś sprawy. No, słuchajcie, ja tak mówię: święta, no bo się zbliżają zaraz święta, więc może będziecie omawiać święta i będziecie się chcieli spotkać. Może wam nie będzie odpowiadać, że tam mama czy tata kogoś zaprosi z rodziny, kogo nie lubicie. No, może tak być, koni, no, ale. Przygryziecie język, a i tak pójdziecie. To ja wiem ogólnie nie są złe karty uważałabym tylko na kobiety w związku małżeńskim w ogóle na osoby takie co macie przy sobie w pracy i tak dalej nie pożyczać samochodów sprawdzić samochody nawet może swoim przyjaciółom przyjaciółeczkom nie mówić za dużo bo tak jak powiedziałam niechcący pójdzie dalej tak powiesz nie mów nikomu pójdzie niechcący dalej Słuchajcie, Wy też jeszcze chciałam powiedzieć tutaj, Wy też marnujecie w. W tym czasie czas na coś. I to tak zupełnie nie wiem. Zamiast zająć się na przykład prasowaniem obrusa, tak, czy, czy zamiast ym, posprzątać, to wy na przykład idziecie do kogoś i siedzicie godzinę na klachach. To jest coś takiego, tak? Czyli marnujecie ten czas, który moglibyście poświęcić go dla siebie. Także w tym tygodniu nie marnujmy tego czasu, kochani. Skupmy się na, na sobie, na własnych też przyjemnościach. Bardzo proszę no i tutaj kochani hmm, możecie naprawdę spodziewać się upominków drobnych pieniędzy no i gości na dom i to takich serdecznych gości idźcie też w gości skarbenki dziękuję wam bardzo za dzisiaj dziękuję że się przypomnieliście że, że trzeba karciochy postawić no pewnie że tak ja zaraz uciekam spać najpierw sobie włosy wysuszę bo mi strasznie zimno no i skarbańki, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, łapka, komentarz. Jeżeli nie macie jeszcze subskrypcji, a chcecie otrzymywać tego rodzaju filmiki, co tutaj dla Was tworzę, to kochani, zostawcie subskrypcję. No i zapraszam Was na kolejne odcinki. Wszystkiego dobrego, buziaczki. Pa! pa.